Witam 31 stycznia 2017. Aktualna sytuacja w hodowli gołębi. Gołębie zarodowe, zarówno werworty, jak i wyżymacze, zostały puszczone w pary. Narzuciłem słomy pszenicznej do gołębników. Już układają sobie w miskach lęgowych, czyli niebawem zaczną znosić jajeczka. Temperatura z każdym dniem zwyżkuje, więc patrzymy optymistycznie w przyszłość. Gołębie są zdrowe, zaszczepione przeciwko salmonelozie, mykoplazmozie i paramiksowiriozie. Również zostały odrobaczone. Nie było potrzeby leczyć przeciwko kokcydiozie, jak i trychomonadozie, ponieważ gołębie są zdrowe. Tak więc cykl lęgów gołębi zarodowych jest w toku. Natomiast jeśli chodzi o gołębie lotowe, w tej chwili są rozdzielone według pogłowia. Samczyki przebywają w osobnej wolierze, tak by ten miesiąc czasu zatęskniły za gołębiem nikiem lotowym. Również samiczki są w innym pomieszczeniu. Akcja remont gołębnika lotowego. Rujnuję stare cele lęgowe i buduję nowe w ilości około 30 sztuk. Obok, w przyległym gołębniczku, odnawiam pomieszczenie dla samiczek wdów. Dodam, że w metodzie wdowieństwa totalnego, czyli tak zwanej metodzie obiegowej, samiczki możemy przetrzymywać w przyległym gołębniczku na siodełkach. Mogą przebywać w osobnych boksach, jak i również mogę ją wynosić do woliery na zewnątrz. Z powodzeniem stosuję te trzy metody. Tak więc budowa nowych cel lęgowych akurat w okresie zimowym. Natomiast jeśli chodzi o gołębie rozpłodowe, zaprezentuję ją pod koniec klipu wybiórczo trzy linie hodowlane. Pierwsza linia Kubusia jako protoplasty rodu. Jego syn, roczniak, dobrał sobie samiczkę linii Jansen. I jest to bardzo korzystne, ponieważ od czasu do czasu wyżymacze muszę oświeżać. I to zarówno Jansenami, jak i Ardenami. Potomstwo po nich z powrotem otrzyma linię wyżymaczy. Ma to na celu przyspieszyć tą linię do lotów 800-850 km. Natomiast na drugim klipie zaprezentuję pstrego Karola oraz grupę gołąbków linii Klinkhammer, czyli gołębie, które lecą na dystansie ostenda 850 km w szpicy. Dodam, że pstry Karol czterokrotnie uczestniczył w locie z ostendy, jak i również był zwycięzcą w locie z Orleanu, jak i Le Havre, to są loty 1070 km. Na trzecim klipie pokażę Ardeny z linii Cordehaide, linia Klampera, od Pieta Lazeromsa. Te gołąbki roczne same się dobrały. To świadczy o tym, że umieją się rozpoznać w obrębie rodziny. Jest to szczególnie korzystna cecha. Gołębie po prostu widzą więcej, szersze spektrum bram, barw, ponieważ jako ptaki mają cztery podstawowe kolory rozróżniają, ludzie natomiast trzy. Oczywiście odcieni milion. Tak więc Ardeny na koniec. Jeszcze podgląd zrobimy do gołębnika, jak trwa remont. On sukcesywnie będzie przebiegał do przodu. Dzisiaj jestem w fazie cięcia płyt OSB na pasy szerokości 40 cm. Tak więc cele lęgowe będą głębokość 40, wysokość 35 i długość 50 cm. Zapraszam do oglądania moich wideoklipów. Ryszard Osnowiec, Słoneczny Gołębnik, Polska.
26 stycznia 2017 przygotowuję się do remontu gołębnika. Pstry Karol, już koniec kariery. Przygotowuję go do wstępnego parowania z samiczką Gordę Heide Brueggemann, czyli gołębie typowo długodystansowe. On sobie już poradził w locie z Orleanu 1070, z Le Havre, piąty w Polsce, drugi w klubie 1070. Tak więc należy powielać te cechy powrotnolotności z bardzo długich dystansów. Tutaj zabuduję nowe cele lęgowe. Za chwilę to wszystko rozburzę. Także ściana 3 metry będą cele lęgowe. Dalej będzie 1,80 m. Boksy dla samic wdów. Siodełka zlikwiduję, wszystko odnowię, odświeżę. Wcześniej ten gołębnik służył poglądowo dla młodych hodowców. Jak najprostszym sumptem zbudować gołębnik do metody wdowieństwa totalnego. Teraz go unowocześniam po to, by ta większa grupa, około 30 wdowców docelowo, mogła tu się pomieścić, by każdy miał z nich swój boks,
metoda, przypominam, obiegowa, czyli metoda wdowieństwa totalnego, lotujemy i samczykami, i samiczkami. Jeszcze chwilę zerkniemy do werwortów i wyżymaczy, ponieważ wczoraj puściłem je w pary. Ten sezon lęgowy już jest otwarty. Myślę, że do 2 tygodni naniosą jajeczka i już ten pierwszy lęk wyprowadzę dla siebie, by mieć potencjał na loty. Drugi lęk wysyłam dla chłopaków do Anglii, Austrii i Niemiec. To są młodzi hodowcy, którzy początkują, chcą założyć po 3 pakiety moich gołębi, by wystartować na zawodach. Letnie ewentualnie udostępnię innym hodowcom. Popatrzmy teraz na grupkę werwort. Ryszard Osnowiec, Słoneczny Gołębnik, Polska. Witam w kolejnym dniu pracy przy modernizacji gołębnika. Jak widać, cele lęgowe już zlikwidowałem. Dodam, że miały 25 lat. Zabudowałem je w 1991 roku. Pierwsze gołębie były od Bolesława Nowotnego z Brna. Linia Stickelbaut. Był tam również czerwony sprinter i płowy. Tego płowego podarowała mi ekstra pani Nowotna. Ten gołąbek był z charakterem. Mordant plus inteligencja. Tak więc tak, przycinam w tej chwili płyty OSB, 22 grubość, szerokość 41 cm, 7 pasów, czyli wyjdzie mi 2,5-3 metry. Potem poziome dotnę, czyli wyjdzie łącznie tutaj 50 cm szerokości cele lęgowe, wysokość 35 cm i mały próg na dole dam, żeby kurz bezpośrednio do celek na dole nie blatywał. Czyli 30 cel lęgowych. Przód będzie lekko cofnięty o 10 cm, czyli głębokość 41 minus 10, by gołąbki w okresie zimowym mogły tylko na deszeczce siedzieć. Natomiast rameczki dokupię, to są po 6 lub 8 zł, 54 cm na 24 bodajże, z przesuwnymi dźwiczkami. Tak więc dalej do roboty. Jeśli chodzi o sytuację w hodowli, werworty, wyżymacze są już w pary puszczone. Rzuciłem wiązkę słomy pszenicznej na podłogę, już nanoszą sobie powolutku gałązki. Aura, teraz 4 słoneczne dni. Ryszard Osnowiec, Polska.